Dzień dobry. Witam ponownie w telewizji w Polsce. Ja się nazywam Aleksandra Rybińska. To jest gorące pytanie dotyczące planowanej placówki w Berlinie, która ma dotyczyć nie tylko niemieckiej okupacji w Polsce, pamiętnie się udokumentować, ale także relacjom polsko-niemieckim na przestrzeni lat. Witam ponownie moich gości, profesor Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie i profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, ma to być także to muzeum miejscem edukacji. Już nie mam dokładnie w głowie tych liczb, ale pamiętam, że i barometr polsko-niemiecki robiony przez Instytut Spraw Publicznych oraz także liczne sondaże pokazywały, że niemiecka młodzież w zasadzie nic nie wie o II wojnie światowej, a już na pewno nie o tej części historii dotyczącej Polski. I chyba 2/3 młodych ludzi odpowiedziało w badaniu, że uważa, że ich dziadkowie byli w ruchu oporu wobec Hitlera, więc to jest bardzo ciekawy rozdźwięk między rzeczywistością a wyobrażeniami. Czy rzeczywiście to muzeum, które jest planowane i ma powstać w Berlinie, może spełnić taką funkcję, panie profesorze, edukacyjną, wychowawczą? Czy to wystarczy, czy to jest za mało i powinno się zmienić sposób nauczania historii w niemieckich szkołach przede wszystkim? Czy to do mnie pytanie? Tak, panie profesorze, do pana. Więc, no wie pani, ja jestem trochę sceptyczny, bo to chodzi w ogóle o politykę historyczną niemiecką, której na pewno to muzeum będzie służyło. Mój sceptycyzm umiarkowany wynika z tego, że mam doświadczenia wieloletnie z współpracy z historykami niemieckimi, między innymi z Instytutem w Darmstadzie, ale z innymi obserwowałem działalność, nie wiem, Centrum Brandta we Wrocławiu i wszystkich tych placówek, również Niemiecki Instytut Historyczny. Teraz nie podważając w ogóle fachowości ludzi, którzy tam pracują, no to wiadomo, że jest to wszystko niezwykle szczegółowo kontrolowane. I ci historycy polscy, którzy współpracują, czy są dopuszczani do współpracy, też są bardzo starannie dobierani. Niedawno miałem doświadczenie na początku tego roku, gdzie chciałem przeprowadzić w domu historii europejskiej, który jest kontrolowany również przez, bo to jest inicjatywa Hansa Georga Petteringa, dyrektorem jest bardzo sympatyczna pani z Niemiec i tak dalej. Ale tam chciałem zaprosić do dyskusji na temat paszportów Paragwaju, tego filmu dotyczącego grupy Sadosia. No i nie udało nam się tego pokazu zorganizować, a to dlatego, że strona, czyli to muzeum, ale tak naprawdę strona polsko-niemiecka, tak, bo to są wybrani historycy z Polski, wybrani z Niemiec i Rada Naukowa nie chciała dopuścić do pewnej do dyskusji i tych osób, które ja polecałem do tego, żeby one na temat tego filmu dyskutowały. Ja byłem gotowy oczywiście, żeby były też inne głosy z innych krajów, ale nie chciałem, żeby akurat Polskę reprezentowali historycy, no, którzy mają stanowisko odmienne, powiedzmy trochę różniące się od tego, co publiczność i ci historycy polsko-niemieccy chcieliby słyszeć. Natomiast no więc to będzie mniej więcej tak samo, no bo to wszystko jest, i teraz my tę politykę znamy od lat, opisujemy ją, ona jest oczywiście odnosi się do faktu, więc na pewno pewne rzeczy się tam przekaże dotyczące polskiej okupacji, ale jednocześnie będzie się ją moim zdaniem relatywizowało. Teraz jeżeli chodzi o szkoły i o w szkole to pani redaktor też chodziła do szkoły niemieckiej. Owszem. Mogę powiedzieć tylko z doświadczeń mojej córki, która zrobiła maturę w Niemczech. No to Polska się pojawiła w historii raz przy okazji tam wojen napoleońskich, no to jako księstwo. W związku z tym, kiedy się ta niemiecka tożsamość narodowa kształtowała. No i potem w zasadzie, no to tam jeszcze w czasie drugiej trochę wspomniane, ale rzeczywiście kompletnie na marginesie, więc i potem jest skok do nie wiem, do współczesności, solidarności. I tak to
Tak to mniej więcej wygląda. Te przemiany przecież w świadomości historycznej niemieckiej polegają na tym, że się winę eksterioryzuje, prawda? To znaczy tę winę, wina jest nazistowska, nie niemiecka, i to widzimy w kulturze popularnej i tak dalej. Ja nie wiem, czy będziemy w stanie rzeczywiście, czy takie centrum, zwłaszcza, że ono będzie placówką niemiecką, no jeżeli by się dało wynegocjować. Żeby to była placówka polsko-niemiecka? Polsko-niemiecka, ale myślę, że jak mówię, oni pewnie czekają trochę też, no cóż, rząd się pewnie zmieni. Zawsze było tak, że dokonywano selekcji tych partnerów i my rozumiemy pod partnerstwem coś innego, prawda? Że tak jak my Niemcom nie narzucamy, co oni mają mówić i jak mówić, możemy im sugerować, oni mogą nam też sugerować, ale to jest swobodny dialog dwóch narodów czy dwóch sąsiadów, i także my jesteśmy w stanie przekazać swoją wizję. No to jestem ciekawa. Proszę, pani poseł. Nie, jeszcze dodam, że do takim swoim doświadczeniu też kiedyś miałem zorganizować w 2006 roku debatę historyków, publicystów i polityków Bundestagu i Sejmu, pamiętam. I pamiętam te doświadczenia z tamtego okresu, że strona niemiecka nieustannie się martwiła o to, kto będzie reprezentował stronę polską. No i to jest ten bardzo ukryty, kolonialny wzór, który no niestety nie został przezwyciężony, i oby w tym przypadku. Tylko jeszcze jedną rzecz powiem ważną moim zdaniem. Ja pamiętam, jak była dyskusja na temat pomnika Holokaustu. Wtedy zresztą pojawił się na przykład Reinhard Kozelek, słynny historyk, proponował, żeby było pamiętnienie wszystkich ofiar. Pojawiały się wtedy kwestie polskie. I wtedy zdecydowano się na budowę pomnika, prawda? Tego pomnika, który wszyscy znamy. Minimalistyczny, właśnie żeby nie było za dużo słów, żeby nie było za dużo interpretacji. Obok tego powstało muzeum, prawda, żydowskie, dotyczące kultury żydowskiej w Berlinie. Ale pomnik był minimalistyczny, bo pomnik właśnie nie po to, żeby on milcząco, prawda, milcząco oddziaływał na tego odbiorcę. I to, że oni w zasadzie tego pomnika nie chcą, który no, byłby, prawda, przemawiałby, uderzałby tego widza, który albo tego przechodnia, który by przyjechał, czy tą klasę szkolną, która by musiała się skonfrontować i zapytać, a co to jest za dziwny pomnik, który stoi tam w środku Berlina i co on wyraża. I wtedy być może ta refleksja byłaby bardziej autentyczna. Zamiast tego się proponuje, że my wtłoczymy do głów tych ludzi z góry, prawda, do tych, którzy będą to centrum odwiedzać, odpowiednią interpretację. Więc to jest też taka, myślę, trochę obawa, prawda, przed takim przekazem, a trochę właśnie chęć kontrolowania interpretacji. No to są moje obawy, być może się nie spełnią. No chciałbym, żeby tak było, że rzeczywiście może wchodzimy już w tej chwili w bardziej partnerską relację. No ale to trochę jest zadanie też dla pana ambasadora. No właśnie, czy pan ambasador podziela pesymizm tutaj pana profesora? No bo rzeczywiście mi się też takie obawy trochę pojawiły, bo w tej chwili mamy trochę taką dyskusję historyczną z Niemcami, że my im mówimy o reparacjach, a oni nam mówią o tym, że oni już zadośćuczynili, oni już przerobili swoją historię, to jest zamknięte, i oferują nam właśnie kicz pojednania, czyli no jednajmy się, prawda, bądźmy mili. Czy to jest jakaś podstawowa sprzeczność i to muzeum powstanie w tym kontekście? Tak, ja podzielam obawy pana profesora Krasnodębskiego, mam podobne doświadczenia, takie właśnie, że strona niemiecka próbuje sterować składem polskiej delegacji na rozmaite wydarzenia czy jakieś konsultacje historyczne, i tu będziemy musieli próbować to rozbić, ale na pewno nie będzie łatwo. Dwa zdania może, bo pani wspomniała o tym placu Łaskańskim, na który to ma powstać. To nie jest prawda, tam nie ma już możliwości, żeby powstał obiekt, o którym mówimy, dlatego że
ten Plac Askański został oddany innej grupie inicjatywnej, prywatnej, która ma duże środki finansowe i nie musiała ze swoim projektem zgłaszać się do Bundestagu, tak zwane Exil Muzeum, czyli Muzeum Wychodźstwa, które mają pamiętać przede wszystkim wybitnych Żydów, ale też nie Żydów, takich jak Thomas Mann, którzy z uwagi na narodowy socjalizm opuścili Niemcy i jakby osłabili potencjał kulturalny tego kraju. I to, żeby to uświadomić, specjalne duże muzeum na tym placu powstanie. Po drugiej stronie jest muzeum wypędzone, czy powstaje już, będzie wkrótce, w przyszłym roku otwierane, prawdopodobnie w czerwcu, po drugiej stronie ulicy. Więc tam kiedyś jeszcze, można powiedzieć, dwa miesiące temu można było rozmawiać, żeby na tym Placu Askańskim powstał pomnik, ale ponieważ na pomnik jeszcze byłoby miejsce między tym Muzeum Wypędzeń a tym Muzeum Wychodźstwa, ale pomnik w tej chwili nie wchodzi w grę. Wchodzi w grę właśnie miejsce poświęcone niemieckiej okupacji w Polsce. I powstają te obawy, o których profesor Krasnodębski mówił, że to będzie jakby niemiecka perspektywa tam, prawda, i uczniowie z Polski będą nawracani na niemiecką perspektywę oceny sytuacji. Ale widzę pewne pozytywy w tej preambule, którą pan profesor Krasnodębski pozytywnie ocenił, bo tam się mówi nie tylko o latach 39-45, ale mówi się o zaborach, mówi się o antypolonizmie. Więc myślę, że tam jest pole w ramach tego centrum spotkań, tak to nazwijmy, żeby te tematy przerabiać i młodzieży uświadamiać. Ale oczywiście ma pan profesor rację, że taki pomnik zwracałby uwagę mieszkańców Berlina, turystów zagranicznych, że coś się wydarzyło w tych latach 39-45 w Polsce. I musimy o to walczyć gdziekolwiek by... Nie wiem, czy ten budynek zostanie zbudowany, czy będzie zaadoptowany. To są dwie opcje. Rozmawiałem z Paulem Ziemiakiem i opcja oddania jakiegoś budynku przez miasto Berlin też wchodzi w grę. I wtedy będziemy musieli walczyć o to, żeby przed tym budynkiem powstał jakiś widoczny znak, pod którym, czy przed którym mogłyby polskie delegacje rządowe, parlamentarne składać więcej uroczystości, mogłyby się odbywać. Ta walka jest jeszcze przed nami, ona nie jest przegrana, ale nie będzie to łatwe, bo wprost tego nie ma w tej uchwale. Ale ta uchwała tego nie wyklucza. Mm-hmm. No ale co z resztą tej otoczki? To znaczy będziemy mieli jakiś rodzaj przedstawienia relacji polsko-niemieckich, tego całego procesu pojednania. No i mówię, bardzo często Niemcy nam tam oferują kicz. To mieliśmy w latach 90. i widzę, że to jest taka oferta powracająca. I jest mało gotowości rozmowy ze strony niemieckiej, bo to blokuje strona niemiecka, to ja z mojego doświadczenia wiem. Rozmowy o trudnych tematach. Czy te trudne tematy, które przecież dotyczą nie tylko II wojny światowej, czy one się mają szansę tam w ogóle znaleźć? Czy to będzie właśnie takie uładzone przedstawienie naszych relacji, powiedzmy, od zakończenia wojny do dziś, panie profesorze? Pan profesor Krasnodębski. No, tak może być. Ja bym powiedział tak, traktujmy to mimo wszystko jako pierwszy krok w dobrym kierunku. I jedną rzecz musimy uświadomić naszym niemieckim partnerom, że to nie jest za coś. Coś za coś, prawda? Że to nie jest tak, bo też opowiadałem mi o pewnej konferencji, którą organizował Instytut Zachodni i tam się jakby takie wątki pojawiły w tej debacie, też trochę obraźliwe, bo tak mniej więcej jeden z uczestników powiedział ze strony niemieckiej, no skoro Polacy tak chcą mieć, to im dajmy. Mhm. A tam zresztą pewien deputowany w czasie tej AfD, poseł z AfD do Bundestagu mówił o tym, prawda, że zwracając uwagę, prawda, że to jest takie tanie rozwiązanie dla Niemiec, bo o reparacjach się nie mówi, tak, o reparacjach, reparacje rzeczywiście jest sprawa zamknięta. Otóż nie, to znaczy my nie uważamy, że takie centrum, to co Niemiec zaspokoi nasze rządy. Będziemy patrzyli, jak ono działa, jak ono jest zorganizowane, kogo się tam... Bo musimy pociągnąć ten wątek po przerwie. Zapraszam serdecznie, trzecią część gorącego pytania wokół Muzeum Polsko-Niemieckiego w Berlinie.